Cześć, tu Hubert Grupa. Łukasz Kowalka. Witamy Was w kolejnym odcinku z serii wideo podcastów Munocast, realizowanych przez redakcję Muno.pl i Idę w Tango. Dziś naszym gościem jest człowiek, o którym mogę przytoczyć bardzo miłą anegdotę, gdyż równo 10 lat temu, kiedy mieliśmy okazję się spotkać podczas festiwalu Audio River 2012, byłem początkującym dziennikarzem i na pytanie, czy zgodzi się udzielić kilku wypowiedzi do mikrofonu, wziął mnie w przyjacielskie objęcia i powiedział: mój drogi, czy ty kiedykolwiek widziałeś, żebym udzielał wypowiedzi? Dziś, 10 lat po tym bardzo miłym spotkaniu, Piotr Orlicz-Rabiega, twórca i główny organizator Audio River Festiwalu, jest w naszym studiu. Dzień dobry, cześć. Jest nam bardzo miło spotkać się z tobą przy okazji nie tylko dziesięciolecia naszego spotkania, ale też kolejnej edycji Audio River Festiwalu i też kolejnego jubileuszu. 15 lat już w zasadzie troszeczkę ponad za nami, jeżeli chodzi o Audio River Festiwal. I bardzo nas to interesuje, jak wyglądała wtedy scena festiwalowa, która poniekąd raczkowała, i jak się organizowało tak duże wydarzenie, jakim był festiwal muzyczny w Polsce. 15 lat temu, pierwszą edycję. To ja też przytoczę anegdotę. Aha. Tomek Dredi, jak usłyszał, że... Ja jeszcze wcześniej miałem klub Klatka w Warszawie. Jak usłyszał, że robię festiwal i nie biorę żadnego producenta, a nigdy wcześniej nie organizowałem żadnej plenerowego wydarzenia, to stwierdził, że to będzie największa wtopa i nie wypał w Polsce. I aż czasami łza leci. Pamiętam drugiego dnia, już pod koniec, nad ranem w niedzielę, przyszedł razem z Moniką Carmelą, i które z nich nawet uklękło i podziękowało i przeprosiło za ten błąd przy wszystkich. Tak, że nie wierzyli, że ktoś, kto nigdy nie robił eventów plenerowych, dużych, muzycznych, oczywiście to nie ta skala, co w tej chwili, ale nadal były trzy sceny, kino, że jestem w stanie to zorganizować. Czego wtedy wówczas najbardziej brakowało? Czy brakowało właśnie tej wiedzy, której w Polsce nie było, bo nie było takich przedsięwzięć? Czy może brakowało ludzi do pracy, rozwiązań technicznych? Myślę, że troszeczkę to zmieniliśmy etos pracy tych wszystkich starych ekip. Ja pamiętam, jak próbowaliśmy się dogadać z naszym dostawcą backline'u na główną scenę, że dla nas jest to niezrozumiałe, dlaczego pomiędzy jednym a drugim koncertem musi być godzinna przerwa. Broń Boże, żebym krytykował inne festiwale, ale nadal tak na większości jest. Godzinna, półtora godzina. My staramy się nawet te duże zmiany przy dużych kapelach robić w 15-20 minut. Wpisujemy w timetable chyba 30 minut. Pamiętam, że była taka sytuacja z London Electricity Big Band chyba, które miało 27 osób na scenie i zaczęliśmy się zakładać z ich stagehandami, w ile zrobimy zmianę. Stanęło w końcu na 7 minutach i się udało zmienić. Rekord? No nie wiem, czy rekord, bo nie mierzymy tego, ale wtedy to już naprawdę była taka gonitwa, ale też znaleźliśmy sposób, dlaczego te ekipy starej daty, że tak powiem, nie twierdziły, że to trzeba godzinę robić. Znaleźliśmy na to sposób. Po prostu nikt się nie uczył na pamięć choćby rajderów. I dopiero jak wchodził kolejny zespół, jeden kończył, drugi wchodził, to oni dopiero, kto tu będzie następny, kartki, szukanie, jakie ustawienie. Jak się to wszystko wcześniej przygotuje, to jest to możliwe zrobić szybciej. A jednak ta temperatura imprezy czy wydarzenia w momencie, kiedy robimy takie bardzo długie przerwy, no spada bardzo. Zawsze chcieliśmy chociaż oczywiście granie na żywo, ale żeby to było jak największym takim longiem, żeby ludzie nam, jeżeli chcą na tej głównej scenie być, bo tam jednak jest inna atmosfera niż na, choćby w namiotach, to żeby mogli tam być i żeby tam cały czas mogli się bawić. A co było dla was punktem odniesienia na początku Audio River? Jakieś wydarzenie? W tej chwili nie jestem w stanie. Oczywiście były tam w Polsce czy Creamfield, czy Nature One, czy już halówki, no to Mayday, jakieś tam Sensation White i tak dalej. Ale co mnie cieszy, że właśnie tamte imprezy, można powiedzieć, że nie przetrwały. Creamfield miało chyba dwóch czy trzech organizatorów w Polsce, którzy wykupywali licencje. Nature One chyba jednego. A tak naprawdę od tych nastu lat funkcjonuje czy Open Air, czy Off Festival, czy Tauron, Nowa Muzyka, czy Audio River, czy pewnie jeszcze kilka. I te marki się sprawdziły i moim zdaniem są naprawdę na poziomie porównywalnym do innych europejskich festiwali.
żeby wtedy można było zacząć, to trzeba było mieć szczęście, odpowiednie znajomości, gdzieś tam wyczaić moment, czy to wszystko wiązało się z takim hurdur do przodu, dobra, dzisiaj festiwal, zobaczymy co to będzie. To trochę taka też trudna sytuacja, dlatego że my weszliśmy w buty festiwalu, który był w Płocku. W Płocku wcześniej były dwie edycje Astigmatika. Nie mnie w tej chwili opowiadać dlaczego, ale pewne tam różnego rodzaju rozliczenia pomiędzy starym organizatorem a urzędem miasta, że miasto musiało zrezygnować, chociaż było bardzo zadowolone. To oczywiście był darmowy festiwal. Później się odbył festiwal taki, kto się nazywał FEMEF. Ja przegrałem przetarg na organizację tego festiwalu. Znaczy, miał być festiwal elektroniczny. Organizator, który wygrał przetarg, taką nazwę wymyślił. Na dzień dzisiejszy bym powiedział, że się cieszę, dlatego że przetarg został rozstrzygnięty, pamiętam, coś około 10 czerwca na festiwal w lipcu. Można by pomyśleć, że skoro mówimy o pierwszych edycjach festiwalu, to były one organizowane troszeczkę w duchu DIY, ale skoro mówisz o tym, że pomimo tego, że były one darmowe, było już opaskowanie, była ochrona i były inne zabezpieczenia, to wydaje mi się, że bardzo szybko stwarzaliście nie tylko wrażenie, ale poczucie, że jesteście poważnym festiwalem, że do takiego poważnego festiwalu dążycie. Szybko zaczęło wam przybywać różnych scen, stref, wszystko zdawało się coraz bardziej rozbudowane. Zadbaliście o sound systemy, co wówczas jeszcze w Polsce było dosyć wątpliwą kwestią. I kiedy tak naprawdę Audioliver, wiesz, zaczęło rosnąć jak kula śniegowa sam z siebie? Rosło z roku na rok. Jeden rok chyba 17 albo 18 był taki trochę gorszy, ale to jest ze względu, że sami później już po edycji dojrzeliśmy. Widzieliśmy to może nawet wprzed, że to był rok, ja nie lubię tego mówić, ale był rok złej muzyki. Tam okay. W danym roku nie było fajnej, euforycznej muzyki, a jednak ludzie przyjeżdżają na tego typu festiwal, żeby być uśmiechniętym. Zresztą to jest coś, co mnie najbardziej, oczywiście pieniądze pieniędzmi i to jest już duży biznes, natomiast to, co mnie najbardziej cieszy tak ludzko, to jak mogę wejść na przykład na główną scenę w trakcie grania głównej gwiazdy i z boku spojrzeć, jest druga w nocy i mamy 10 tysięcy osób uśmiechniętych, że dajemy im radość. To jest taka wartość, której się nie da policzyć. Natomiast ten moment taki, że mieliśmy skokowy, to był moment, na co ja cały czas narzekam, że troszeczkę organizatorzy ze sobą za mało rozmawiają. Spotkałem się kiedyś, byliśmy w tej samej dacie, co festiwal Artura Rojka i spotkałem się z Arturem, pamiętam, w Warszawie w hotelu Radisson i rozmawialiśmy, że mamy podobną publiczność, może nie całą, ale jest kilka tysięcy osób z chęcią pojechało i na jeden, i na drugi festiwal. Obydwaj wysłaliśmy pisma do swoich urzędów miast, swoich, no tam, gdzie odbywają się festiwale. Okazało się, że Artur nie może zmienić daty, my się przesunęliśmy tydzień wcześniej. I nam momentalnie skoczyło, jak się nie mylę, z 10 na 16 tysięcy uczestników każdego dnia. My nie dodajemy. To też troszeczkę mam inny sposób liczenia uczestników festiwalu. Ale to też mogło być spowodowane z jednej strony właśnie tym rozgraniczeniem dat, ale z drugiej strony, że po prostu festiwal z roku na rok był coraz bardziej znany. To może wejdźmy trochę wewnątrz jakby struktury festiwalu. Czy ona również mocno się rozrastała proporcjonalnie do frekwencji na festiwalu? Struktury? Ludzi zaangażowanych no w tworzenie marki, to jest problem, wszyscy są zdziwieni. Był taki moment, ciągle powtarzam w zeszłym roku, nie mogę sobie cały czas tego uświadomić, że 3 lata festiwalu nie było. 18 rok, kiedy kilka największych europejskich agencji koncertowych chciało odkupić Audioliver. Wszyscy się o tym momentalnie dowiedzieli, bo zobaczyli te postaci, że są na festiwalu. To było niemożliwe, żeby one sobie przyjechały na taki mały festiwalik. Więc jak zaczęli chodzić ze mną, oglądać i dowiedziały się te osoby, że przy festiwalu ja zatrudniam dwie osoby, a tak naprawdę zatrudniam je w swojej drugiej firmie producenckiej, a przy samym festiwalu nie, no to po prostu złapały się za głowę, jak to jest możliwe. No i oczywiście od razu chciały wprowadzić pełny audyt, bo mówią, no nie, my będziemy musieli tu jakieś systemy zabezpieczeń, to jest niemożliwe, jak jest u ciebie wszystko w głowie, przez co ci się dzieje i kto ma to dalej organizować. Więc to było. Ale festiwal jakoś strasznie się nie rozrósł. To jest kilka osób cały czas Leon, cały czas Maciek, kiedyś Łukasz, teraz jeszcze Sara, która się zajmuje naszymi dwoma programami Audio River Goes Green i Audio Home i koniec. No i przepraszam, jeszcze Adam Gorczyca, który zajmuje się rynkiem.
wspomniałeś o bardzo ważnej kwestii dotyczącej publiczności. I zastanawiam się, jak to wyglądało na samym początku. Czy ludzie przyjeżdżali z ciekawości, nie do końca sprecyzowani co do tego, czego oczekują i co chcą zobaczyć? Ponieważ ja pamiętam właśnie te edycje sprzed 10 lat i bardzo mnie zaskoczyła ogromna różnorodność ludzi. Że z jednej strony miałem takich ówczesnych rejwerów, naprawdę takich die hard, a z drugiej strony powiedzmy rok 2012, mogę użyć tego określenia, hipsterów, którzy jeżdżą również na wspomnianego przez ciebie OFA, Openera i tak dalej. Ludzi, którzy wydają się reprezentować troszeczkę inne grupy i nagle spotykają się pod jedną sceną. I to było dla mnie mega zaskakujące i wydaje mi się, że Audio River jest tutaj jednym z niewielu tego typu przykładów kraju, gdzie spotkają się tak różne grupy. Jak to wyglądało na początku? Od samego początku tak to wyglądało. Po pierwsze, wszyscy się wywodzimy, wszyscy, którzy od samego początku byli przy tym festiwalu, wywodzimy się z tego środowiska. To nie było tak, że przyszli panowie biznesmeni i stwierdzili, że zrobią sobie festiwal muzyczny, bo przecież na tym łatwo zarobić, to napisać brief, sponsorzy się znajdą od ręki, sprzedać 10 tysięcy czy 15 tysięcy biletów. My to naprawdę kochaliśmy, chodziliśmy na te imprezy od lat do Sfinksa, do nie wiem, piekarni, czy wcześniejsze jakieś Blue Velvet, do Esculapa w Poznaniu, już później do Esku i tak dalej, i tak dalej. Więc troszeczkę z tego środowiska się wywodziliśmy, więc za nami setki czy tysiące osób to są znajomi. Ja nie będę szukał, będąc na festiwalu, kilka tysięcy osób znam z imienia i nazwiska. No, jak czasami nie pamiętam imienia i nazwiska, ale przynajmniej wiem, że się znamy i się witamy. Więc to w ten. Natomiast my zawsze chcieliśmy być festiwalem, nikogo nie wykluczać. My wiemy, kogo nie chcemy na festiwalu. I na pewne zachowania w tym roku będzie przed samym festiwalem jasno, to będzie taka pochodna tych dwóch programów, powiedziane, na co my sobie nie będziemy pozwalać na festiwalu. I uważamy, że na takie zachowania nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. Całkowicie. Będziemy to jasne. Na to rozmowie któregoś dnia, jak byłem w audycji u Adama Bodnara, padło takie, że ja bym chciał karać za śmiecenie. Jeżeli jest obok śmietnik, ktoś wyrzuca śmieci, to dlaczego go za to nie ukarać? No nie jest to podobno w Polsce Adam prawnik, więc powiedział mi, że to raczej nie jest takie łatwe do zorganizowania. No mnie się nie zdarza, to idę 500 metrów ulicą, mam pustą butelkę. No jak nie ma tego kosza, to poczekam, aż go w końcu znajdę. No nie rzucam na ulicę. No są ludzie, którzy to robią jednak. Do nas mieli przez lata ludzie pretensje. Właśnie wracam do tego śmiecenia. Boże, na terenie festiwalu jest brudno. Ja mówię, no przecież to nie my robimy, tylko wy to wszystko robicie. I trudno, ja to mówię jasno. Czasami może się to komuś nie podobać, ale to my wszyscy razem budujemy ten festiwal, więc no dbajmy też o niego wszyscy. Czy ta odwaga w takich ruchach przyszła z czasem, bo zrozumieliście, że jest pozycja festiwalu, w której możecie sobie pozwolić na to, żeby mieć od uczestników oczekiwania? Więc od samego myślę, że początku. Mieliśmy pomysł, nie byliśmy nastawieni na zysk. Przez pierwsze 6 czy 7 lat festiwal nie przynosił na pewno nawet grosza dochodu. Staraliśmy się wszystkie pieniądze inwestować. Czy jak inwestować, bo jakby jestem jedynym inwestorem tego festiwalu. No i to mam nadzieję, że jakiś tam nie najgorszy efekt przyniosło. Ogromnie ważną rzecz powiedziałeś a propos tych zysków, ponieważ już wcześniej padło to sformułowanie dotyczące panów z walizkami, którzy chcą sobie zrobić festiwal, zarobić na nim. I zastanawiam się, co myślisz o takich osobach, ponieważ wydaje mi się, że takie osoby już dzisiaj w Polsce są, które skrzykują się, zróbmy festiwal, zaprośmy artystów, którzy na pewno przyciągną ludzi i zaróbmy na tym pieniądze. No i najczęściej te wszystkie festiwale są jednoroczne. Okay. Te wydarzenia są jednoroczne. Jeżeli patrzymy w tej naszej, nazwę to małej działce, tak? Gdzieś tam w okolicach muzyki alternatywnej, elektroniki. No. Jak sprawdzimy po kolei większość tych festiwali, które od wielu, wielu lat funkcjonują, no to wszystkie są budowane przez osoby z tej branży. Tak? Bo czy nie wiem, Fantomas, tak? Z nowej muzyki, czy Artur. No nie wiem jak Mikołaj. Mikołaj to jest już troszeczkę w ogóle inny level. Jedna z największych postaci rynku koncertowego czy festiwalowego. Bardziej Mikołaj chyba koncertów mało robi, ale festiwalowego w Polsce. Ale to jest startował od jednego, był jednym z pierwszych. Tak? I zbudował ogromną firmę. Kogo uważasz za bezpośrednią konkurencję dzisiaj? Czy te duże festiwale, te marki, które funkcjonują od dłuższego czasu, pewnie tyle lat, co Audio River? Czy właśnie te
małe, poszczególne wydarzenia jako całość. Ja ostatnio rozmawiałem z osobą, która odpowiada za marketing w dużej marce biżuterii i ona zwróciła uwagę, że dla nich nie jest właśnie rywalizacja najważniejsza z tymi markami, które są na ich poziomie mniej więcej, tylko właśnie on teraz musi jakby pokazać, że no te wszystkie małe marki lokalne, które powstają jak grzyby po deszczu, to oni mają ten autorytet i on mają jakość fanów, którzy są od lat przy nich i muszą teraz konkurować z wszystkimi tymi małymi podmiotami. Trudne pytanie, dlatego że jesteśmy trochę chyba inni, innym festiwalem. Z jednej strony, może nie tyle aspirujemy, to po prostu tacy się staliśmy. Jesteśmy jednym z większych festiwali tych cyklicznych w Polsce, a z drugiej strony muzycznie pewnie nam bliżej do tych mniejszych inicjatyw, tak? Mógłbym wymienić, czy Summer Contest, prawda, czy Las Festival, czy moim zdaniem chyba najciekawsze wydarzenie, i bardzo się cieszę z polskim line-upem, czyli Wisłoujście. Jakbym miał powiedzieć, gdzie jest najwięcej naszej publiczności, to na tamtych festiwalach. Natomiast no, tych wydarzeń jak oczywiście Garbage, no ale to trochę jeszcze też inna półka, że tak powiem. Natomiast publiczność pewnie najbliżej mamy do tamtych, ale staramy się, my zawsze chcieliśmy edukować. I trochę ludzi nam zarzucało, po co na mainie macie... Oczywiście, pamiętam, jeden artysta, przekroczyliśmy tą cienką granicę. Mogę sam tutaj, czyli zaprosiliśmy Natty Boya. Tak, i to było takie, to było ten jeden pół kroku za daleko. Tak, natomiast my chcemy jednak grać dobrą muzykę taneczną, ale na głównej scenie gramy rzeczy, które są przyswajalne, że tak powiem, dla takich ludzi, którzy dopiero wchodzą w to środowisko. Przyjadą na Sigmę, przyjadą na Royce, przyjadą na, nie wiem, Rosie Murphy, na Underwood, którzy wszyscy znają, na takie bardziej melodyjne rzeczy. No w tym roku choćby na Sevdalizę. A później się zagubią na jednej z pozostałych 6 czy 8 scen, w zależności od roku. I najczęściej, o Jezu, jakie to jest fajne. Ja to słyszałem w radio, bo ja myślałem, że elektronika to jest tylko taka łupana. Ja jako anegdotę powtarzam, jak a szef agencji, która kilka lat temu nas obsługiwała PR-owsko, na którym ze spotkaniu u nich w biurze, mówi: o Jezu, jak ja bym chciał, żeby u was taka, bo trochę nie do końca mi pasuje ta muzyka, żeby było taka, coś takiego, jak tu leci w radiu. Ja mówię, ale to jest Rojsko, w tym roku gra. Tak, tak, więc to tak to wygląda. Więc myślę, że my tak troszeczkę łączymy te dwa światy, jednak troszeczkę wchodzimy do tego mainstreamu, ale ja uważam, że jest dobry pop i zły pop. Tak, nie będę wymieniał tutaj wykonawców, żeby nie obrażać kogoś. Natomiast no, nie wiem, czy ktoś jest w stanie powiedzieć złe słowo na Rosie Murphy. Tak, no, a to nie jest taka typowa elektronika, chociaż to są chyba jej słowa, że all music is electronic music now. Coś takiego powiedziała. Pamiętam. Więc ja uważam, że najpierw, żeby tych ludzi się... No, media, wy jesteście jednym z jedynych. Media w Polsce, no jak włączymy radio, gdzie jest grana jakaś ciekawa elektronika? To są pojedyncze audycje albo no, na pewno już stacje, tak? I trzeba tych ludzi edukować, więc trochę no, od razu nie przyjadą na, nie wiem, Richie Houghtina, no bo do tego trzeba jednak chyba trochę dorosnąć i dopiero wtedy człowiek usłyszy, że tam nie jest tylko ta stopa, tylko tam jeszcze z tyłu jeszcze milion innych dźwięków. A sponsorów przyciągają dzisiaj nazwy z głównej sceny, czy lifestyle wokół festiwalu? Myślę, że w 99% większość sponsorów, i nic tutaj nie umując, nie mają pojęcia na temat line-upu. Znają festiwal, wiedzą, pytają się o zasięgi, pytają się, co możemy, jak możemy ten festiwal i tą naszą, ja to na zawsze nazywam, nie współpracę, tylko przyjaźń, ograć przez kilka miesięcy przed i po, bo na festiwalu jakikolwiek partner dotrze do ilu 20-30 tysięcy osób w tej chwili, czy social mediami, czy współpracą z influencerami, to możemy dotrzeć do milionów. I to jest dla partnera ważne. Bo tak jak mówię, na festiwalu przez największe strefy, jak mamy jakieś sponsorskie, jeżeli ta strefa na przykład jest zamknięta, jakaś rejestracja jeszcze dodatkowo, to jest kilka tysięcy osób, 5-6 może przejść, nie więcej. Tak? Więc to są żadne zasięgi. Więc, ale tak jak mówię, bardziej
widzą, jaką mamy publiczność, widzą jakieś reakcje, czytają, pewnie to też jest bardzo ważne i taka dla kogoś, kto by robił pierwszy festiwal, ja też się na początku nastawiałem, żeby była promocja. Po festiwalu, o Boże, można odpocząć. A ten okres po festiwalu właśnie w odzewie dla partnerów jest bardzo ważny, bo oni chcą wtedy zobaczyć, bo przed to wiadomo, mogą myśleć, że to było wykupione i tak dalej, ale dopiero później te wszystkie reakcje, czy to publiczności, czy dziennikarzy, to też można tam w jakiś sposób sprawdzić, czy to jest kupione, czy naprawdę takie naturalne, bo to pokazuje, czy to wydarzenie się sprawdza i czy ludzie je kochają, czy nie. Wybiegliśmy do współczesności i bardzo mnie ciekawi, jak zmienili się sami artyści na przestrzeni tych lat, bo podejrzewam, że zmieniła się ich kompletnie świadomość, stawki, oczekiwania. Mówię tutaj przede wszystkim o tych zagranicznych artystach, których nie brakuje, ale wydaje mi się, po tym, co mówił tutaj między innymi wspomniany już Leon, i w przypadku polskich artystów jest to duża zmiana. No stawki artystów są, tego się nie da opisać. To elektronika weszła od kilku lat do mainstreamu, parę lat temu, kilka lat przed pandemią bardzo otworzył się na elektronikę, ja to tak widzę, amerykański rynek, który jest bardzo chłonny i ogromny. I jako znowu kolejną anegdotę powiem, jak był kiedyś taki bar, wtedy to był największy portal traktujący o muzyce elektronicznej i ten portal miał 10 lat i chciał zrobić w Warszawie imprezę swoją urodzinową. No i tam zrzuta po 20 zł, że będzie bilet. Jak ktoś mówi, wiecie, dołóżmy 30 i zaprośmy Chemical Brothers. Wynikało, że myśleli, że Chemical Brothers to jest coś w okolicach 1000-2000 euro. To było kilka lat temu. No, nieporównywalne stawki. Natomiast my mamy taką grupę artystów, którzy kilkukrotnie byli na Audio River. No nie oszukujmy się, dobry artysta, bo co innego zespół, który wydaje płytę, jeżeli nie wydał następnej, to zagra podobny materiał, może w innych aranżacjach, ale to samo. No ale DJ tak naprawdę co chwilę zmienia ten repertuar i jego set po miesiącu może być 100% inny. Więc mówienie, jak my zapraszaliśmy, co drugi rok grał akurat albo Plastic Man, albo Richie Houghton. Mieliśmy taki okres, że chyba 4 razy pod rząd, w ciągu tam 6 lat zagrał. Ale to był albo Plastic Man pierwsza wersja, później było 2-0, w międzyczasie Richie Houghton. I jak ktoś mi zarzuca, czy nam zarzuca organizacji, po co wy go zapraszacie? No jedną z najważniejszych postaci techno, to mnie to rozśmieszało. Natomiast stawki no, wzrosły tak, że mieliśmy takiego artystę, który zagrał na pierwszym albo drugim festiwalu za, mogę chyba powiedzieć, 1000 euro. Na ostatnim, którym u nas zagrał, trzeci chyba raz, 100 tysięcy. Wow. Tak, to takie stawki. W tej chwili stawki za... Kiedyś chyba nikt by z tego nie wyobrażał, że artysta z jednak dosyć niszowej muzyki może zarabiać takie stawki. Teraz DJ, pewnie bym chciał w tej chwili, to w ciągu minuty bym wymienił kilkudziesięciu, których stawki sięgają pewnie powyżej 100 tysięcy euro. DJ. Odpowiedziałeś w sumie na jedno z naszych pytań, które mieliśmy przygotowane dotyczące właśnie tego typu zarzutów, a odgrzebany kotet, a to już było i tak dalej, ale zastanawiam się, co jako organizator chciałbyś, aby każdy uczestnik twojego festiwalu wiedział, a czego po prostu nie wie. Coś takiego, co wiesz ty jako organizator, co jest dla ciebie jakąś taką szczególną bolączką, ale chciałbyś, żeby tego świadomość mieli uczestnicy, bo wówczas może wszystkim byłoby łatwiej, lepiej to zrozumieć. W tej chwili na przykład mamy zarzuty, że ktoś zatrzymał bilety kupowane w 2019 roku na edycję 2020 i że te osoby powinny otrzymać jakąś gratyfikację. To był bilet chyba po 260 zł. Myślę, że dzisiaj, gdybyśmy rozpoczynali sprzedaż, byśmy sprzedawali. To jest bardzo trudna sytuacja w tym roku dla festiwalu. My mamy ponad 10 tysięcy biletów sprzedanych w 2019 roku w całkowicie innych realiach w ogóle świata, czy biznesowych. A już w tej chwili to, co się wydarzyło, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to już ropa o kolejne 20% w górę, euro i dolar i wszystkie waluty, w których my płacimy za artystów tyle i ten budżet całkowicie się nie spina, więc naprawdę to, żeby tak spojrzeć. Co roku nam na przykład wiele osób zarzuca, chociaż ja uważam, że to jest trochę, znowu niepopularne słowo, powiem skąpstwo, bo nam zarzucają, dlaczego nie ma darmowej wody na festiwal, albo jej za mało. Taki był w pewnym momencie taki trend, że muszę, wiadomo, PET jest zły,
więc wnosić własne bidony i żeby rozdać wodę. Proszę sobie wyobrazić, obdzwoniliśmy 70 czy 80 miast, nie ma ani jednego beczkowozu. To się nazywa woda zdatna do wypicia przed przegotowaniem. Nie ma ani jednego takiego beczkowozu. W Płocku nie ma ani jednego. I nie możemy tego beczkowozu nigdzie dostać. Ja naprawdę chcieliśmy, żeby naprawdę była dostępna ta woda. Chcemy tą wodę sprzedawać za jakąś bardzo niską cenę i te pieniądze przeznaczyć na jakąś organizację, która na przykład zajmuje się właśnie ochroną oceanów czy mórz. Ale nie ma nigdzie beczkowozu. Więc jak ktoś jest mi w stanie pomóc w załatwieniu takiego beczkowozu, bo na przykład warszawskie wodociągi stwierdziły, że mają, ale minimalny czas wynajmu jest albo 30, albo 60 dni. No my potrzebujemy na 3 dni. Więc to takich niuansów, o których wszyscy myślą, że my to robimy po złości, albo że bo musimy od razu dużą łyżką zarobić. No naprawdę, to tak nie jest. To są pewnego rodzaju przepisy i no nie dam ludziom wody, która jest niesprawdzona, bo nie mam zamiaru, żeby później wszyscy się rozchorowali. No, dla nas jest to najważniejsze i to pytanie o bezpieczeństwo to pada często przez lata, przez 7 czy 8 lat byliśmy wysprzedanym festiwalem i dostaję dziesiątki telefonów, maili. Piotrek, dlaczego jeszcze nie sprzedajesz biletów? Przecież jak sprzedasz jeszcze 1000 biletów, no to masz te kilkaset tysięcy, czyli jak zamknąłeś, to już pewnie zarobiłeś, to już by było do kieszeni. No, ja mówię, no tak, ale po pierwsze, że komuś się stanie, bo przekroczymy jakieś tam limity, no to pójdę na te takie jakieś w czasy, na które sam bym nie chciał iść, a po drugie, już pomijając, co mi się w głowie tam wtedy zrobi, a po drugie ważne dla nas jest też komfort odbiorców. Jak słyszymy, że jest już trochę za ciasno, tak jak mieliśmy takie informacje po 2019 roku, to w tym roku powiększamy teren, choć nie wiemy, czy będziemy mieli tyle publiczności, bo to kolejna rzecz, jest wojna. W Płocku zawsze był problem z noclegami, a w tym roku sięgnął on zenitu, bo miasto, część naszych hoteli, w których my kładliśmy czy obsługę techniczną, czy artystów, przeznaczyło dla Ukraińców. I z jednej strony to rozumiemy, ale z drugiej strony w Płocku, jak brakuje kolejnych 300, akurat tych, które ja zawsze wynajmowałem, no to już tam się robi wielki, że tak problem, a wszyscy zastanawiają się, jak wy nie możecie tego zrobić, żeby obniżyć cenę. No, no tak jest zbudowany ten świat, że się tego nie da zrobić. Jeszcze nie słyszałem, żeby komuś się udało, jak jest wielkie wydarzenie w danym mieście, a te 30 tysięcy w Płocku, to tak jakby do Warszawy przyjechało pewnie z 700 tysięcy na weekend. I pamiętam w trakcie euro, które było w Warszawie, ceny hoteli sięgnęły chyba 3-4 tysięcy. No to, czyli to samo, co w tej chwili w Płocku. Chyba w tej chwili, jak wejdziemy na jedną z stron takich bookingowych, cena za dzień 3 tysiące złotych. To ostatnio miałem taką rozmowę, ktoś mi rzucił cenę z kosmosu, chyba 700% podwyżki w porównaniu do weekendu wcześniejszego. Zadaję pytanie, że dlaczego i tak dalej. I ktoś mi odpowiada, że panie Piotrze, ale my to damy za chwilę gdzieś tam i to ludzie wynajmą. Ja mówię, ale komu to wynajmiecie? No fanom festiwalu. Ja mówię, ale jak ja nie wezmę tego hotelu, to nie zrobię festiwalu. Jak nie zrobię festiwalu, to nikt do was nie przyjedzie. No, taka jest prawda, ale trudno czasami Płoczanom jeszcze to zrozumieć. Ja do nich apeluję, zdaję sobie sprawę, że to jest ważny weekend dla nich, że oni naprawdę mogą dobrze zarobić na nim, ale może warto troszeczkę ograniczyć swoje żądania. Wydaje mi się, że chyba nikt nigdy wcześniej lepiej nie wyjaśnił kwestii mitycznego zapotrzebowania na noclegi podczas Audioliver Festiwalu niż ty. No, jeżeli ktoś ma wiedzę na temat beczkowozu w okolicy Płocka, to zapraszamy do komentowania pod filmem. Skontaktujemy właściwą osobę z Piotrem. Pojawia się cały czas Płock, siłą rzeczy. I wydaje mi się, jakie w momencie przenosin z Warszawy do Płocka było największe wyzwanie, największa obawa i największa niespodzianka, ponieważ 100 tysięczna miejscowość, festiwal elektroniczny, no powiem szczerze, brzmi to cały czas, nawet w 2022 roku zaskakująco, że to się udało na taką skalę. No troszeczkę tak jak mówiłem, wchodziliśmy w buty festiwalu, który był wcześniej, może nie tej jednorocznej takiej przerywnika, że tak powiem, ale Astigmatic to był festiwal, który przy drugiej edycji miał około 25 tysięcy osób. A oczywiście darmowy festiwal, troszeczkę inaczej to się też liczy. Wszyscy się zastanawiali, czy jak wprowadzimy na te groszowe bilety, pamiętam, w pierwszym, przy trzeciej edycji 30 zł cena biletu.
Ale czy to nam, i naprawdę nam spadła ta publiczność, to, i to drastycznie, z 20 tam kilku tysięcy chyba do 7, 8, jakoś tak, niecałych 10. Ale to budowaliśmy. Problemem wtedy był, drastycznym problemem były nie tylko noclegi. Była mniej publiczności, więc jeszcze może z tym noclegami, bo nie było aż tak bardzo źle, ale za to z transportem. Do Płocka nie ma przecież pociągu z Warszawy. Tak, trzeba jechać przez Kutno i z Kutna, to się nazywa szynobus. Nawet jest taki filmik, chyba jeszcze gdzieś cały czas funkcjonuje na jednym z jednej ze stron internetowych, jak ludzie jadą na dyszlu. Prawie jak w Indiach. Bo po prostu raz na 2 godziny czy na godzinę próbowaliśmy się z koleją mazowiecką dogadać. Trudno było. Wtedy dla nich to było w ogóle, co tam, jakiś festiwal, po co? Po co to miastu? No, w chwili miasta już chyba zdają sobie sprawę, że ile można wieszać billboardów, że promocja za pośrednictwem kultury to jest jedna z najciekawszych i najbardziej takich rzutkich rzeczy. Ministerstwo Kultury, teraźniejsze Ministerstwo Kultury, ministra, no, zapomniałem nazwiska, zrobiło badanie, wpływ Audioriver na gospodarkę Płocka. Poprosiło o to zrobienie tego, zapłaciło pewnie za to badanie, zrobiło je Szkoła Główna Handlowa. Poważne opracowanie, 17 stron. Co się okazało? Że każda złotówka zainwestowana w festiwal to jest 8,30 dla miasta. Nie podejrzewam Ministerstwa Kultury w tej chwili o to, że tak bardzo kocha muzykę elektroniczną, więc zrobiło naprawdę prawdziwe badanie. No i okazało się, i już moment, od kilku lat nie mamy tego problemu. No po prostu każdy zrozumiał, że naprawdę w tej chwili to my do miasta przynosimy pieniądze. Miasto oczywiście wykłada jakieś środki na festiwal, jest to oficjalne przecież. Natomiast no w tej chwili festiwal kosztuje w tym roku niecałe 9 milionów. Oficjalnie to mogę podać, bo i tak składam taki raport wszędzie. No razy 9, razy 8. Łatwo to przeliczyć, ile miasto z tego ma korzyści. Myślimy te dane do ministra Glińskiego. Minister Gliński zlecił. Właśnie. Minister Gliński zlecił. Jak bardzo te wszystkie administracyjno-organizacyjne kwestie przysłaniają obowiązki bookersko? No takie to, co nam się może wydawać jako postronnym osobom, jako te najfajniejsze na festiwalu, tworzenie czegoś, wymyślanie. Pewnie te pierwsze edycje, gdzie było bardzo dużo zajawki i pewnie też uczenia się cały czas na jakichś tam błędach. Tam dużo było tej satysfakcji z zabukowania ulubionych artystów, a mniej pewnie chłodnej kalkulacji. Jak to wygląda dzisiaj? Procedury urzędowe właściwie się nie zmieniła. Tak, od początku byliśmy imprezą masową. Na szczęście nigdy nie byliśmy imprezą masową podwyższonego ryzyka, bo to już jest koniec, że tak powiem. No, taki prosty tego, wtedy mamy obowiązek każdego na wejściu sprawdzać dowód osobisty. No, proces wejścia na festiwal nie wiem ile by trwał, bo każdy by gdzieś go albo wziął, albo nie wziął, albo schował, zanim by wyjął, no, to jest w ogóle. No nie jesteśmy imprezą podwyższonego ryzyka, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy. Natomiast ten proces był zawsze bardzo porównywalny. Oczywiście z roku na rok i festiwal się rozwijał, z roku na rok mamy tam więcej stref, z roku na rok też zmieniają się, może nie z roku na rok, ale zmieniały się kilka razy różnego rodzaju urzędnicy. Jedni byli bardziej tacy dociekliwi, drudzy troszeczkę mniej, jedni chcieli więcej atestów, drudzy mniej. Natomiast z racji, że my do tej kwestii bezpieczeństwa. Dla mnie jest to najważniejsze. Ja chcę mieć spokojną głowę, prawda? I kwestii ubezpieczenia, to, co jest oczywiście z litery ustawy wynika, ale nigdy na tym nie oszczędzaliśmy. Nawet w zeszłym tygodniu miałem z agencją ochrony, która ochrania od wielu lat festiwal, spotkanie. No i patrząc, jakie mamy problemy, to może za dużo powiedziane. No ale jakby ten budżet troszeczkę w tym roku się rozjechał i rozjeżdża. Z racji tych cen, no choćby to, co było w marcu i to mamy w tej chwili. I rozmawialiśmy, czy jest możliwość w jakiś sposób ograniczyć, tak? No bo jeżeli na przykład byśmy mieli trochę mniej ludzi, czy nie wziąć. Akurat Audioriver jest tak specyficznym, zbudowanym festiwalem, że nie możemy. Mamy o wiele więcej pracowników ochrony i służb informacyjnych, niż przewiduje ustawa. Choćby z racji tego, że mamy właśnie 8 czy 9, w zależności od roku, scen. Jakbyśmy mieli jedną scenę, to mamy jeden backstage i tylko tam tych ludzi jest, nie wiem, 20 pracowników. My teraz potrzebujemy 8 scen, 8 razy 20 dodatkowych pracowników. Więc i nie oszczędzamy na tym. Jeżdżąc czasami na jakieś festiwale gdzieś w Europie, był moment, że jeździł chyba 5 lat pod rząd, byłem na Sziget w Budapeszcie. Tam tej ochrony nie widać,
ale jak trzeba, to jest w ciągu sekundy. Nie wiem, jak oni to robią. W ogóle sam festiwal genialnie. To już może nie jest moja bajka muzyczna. Od momentu, jak Węgrzy sprzedali się Amerykanom i tam troszeczkę poszliśmy w inny rodzaj muzyki, to od tej strony nie, to zawsze coś tam znajdę, ale to już nie jest to, co kiedyś. To pod względem organizacyjnym to jest po prostu perfekcja. Ja naprawdę do niczego nie mogłem się. Niby odbywa się to na wyspie. Ja nigdy tam nie spotkałem jednej najmniejszej kolejki przy wejściu. Największą kolejkę widzę przy takich budkach. Nie wiem, czy tam jest zakaz chyba reklamy tytoniu i nie ma takiego typowego sponsora, albo przynajmniej nie widać go. I są takie budki ze sprzedażą papieru, że jest wyroby tytoniowe i tam są kolejki takie po 100 metrów czasami. Ale wszędzie indziej nie ma żadnych problemów, nie ma kolejek. To społeczeństwo też jest karne. To mamy ten problem w Polsce, braku karności albo braku konsekwencji popełniania różnego rodzaju wykroczeń i przestępstw. Tam pole namiotowe, jedno z pól jest na terenie festiwalu. Murek odgradzający, czy jakaś tam siateczka jest 40-centymetrowa i nikt to nie ma pasa uprawiającego i nawet nie odważy się tam wejść. To pewnie coś podobnego jak na brytyjskich stadionach. Przekroczysz bandę reklamową, 6 tysięcy, 20-letni zakaz stadionowy i on tam jest naprawdę sprawdzany. W Polsce myślę, że co tydzień na polskich stadionach są setki, nie chcę ich nazywać kibicami, którzy dawno nie powinni tam wchodzić. Powiedzieliśmy o tych rzeczach administracyjno-technicznych. Wróćmy może do rzeczy, które są po prostu przyjemne. Przypominamy, jest to poniekąd też spotkanie trochę wspominkowe. I teraz pytanie, które musiało tutaj paść, o najpiękniejsze wspomnienia dla ciebie, jeżeli chodzi o Audio River. Wspomniałeś o tej chwili, kiedy wychodzisz, widzisz ten tłum. Ale to co roku. To prawie co roku. Okay. To prawie co roku i jak chyba żadnego przez 14,5 to nazwa edycji. Hmm. No nie, na Sundayu paru artystów słyszałem. Tak. To już jest taki czas, że mogę sobie pofolgować. Natomiast na głównej części festiwalu nie widziałem chyba żadnego całego koncertu przez 14 lat. Raczej nie. Ja mam też taki mały problem. Nie korzystam z radia, czyli z krótkofalówki. I mam manię. Po prostu w kółko chodzę po tym festiwalu ze sceny na scenę, patrzę, co się dzieje. Oczywiście mam telefon. Był moment, że mieliśmy partnera telekomunikacyjnego i tak nam podkręcono na plaży BTS-y, że w tej chwili nie ma żadnego problemu, żeby się ze mną połączyć. Natomiast no, ja nie korzystam, więc dużo chodzę, dużo gdzieś tam sprawdzam, zajrzę, chociaż na każdej scenie odpowiednia ilość pracowników, ale tak, żeby po prostu być, nie wiem, spokojniejszym, że tak powiem, więc nigdy nie słyszałem żadnego artysty całego. Natomiast jakieś sytuacje, jakieś mega, mega miłe. No to na pewno jak Plastic Man. I wtedy chyba też byliśmy pewni, że właściwie każdego artysty możemy zabukować. To kiedyś Leon powiedział w którymś, chyba w zeszłym roku na Park Edition, że to był taki jeden z przełomowych momentów, kiedy Plastic Man sam nas w pierwsze 5 festiwali po tym swoim wielkim powrocie, po nie wiem, 10 czy 15 latach, wybrał pierwszych 5 festiwali. I te 5 festiwali, to jest jednym z nich byliśmy my, więc pokazało, że ta produkcja na Audio River jest na mega poziomie. Bardzo skomplikowany rider. Ja czegoś takiego nie widziałem. Ktoś powie, jeden człowiek na scenie, rider liczył 60 ton. Tam była opisana każda wtyczka, każdy kabel i nie było możliwości, żeby cokolwiek się nie zgadzało. No, Richie pod tym względem to jest taka odwrotność Ricardo, który jest, wiadomo, absolutnym freakiem. Widzimy, jak się zachowuje czasami na DJ-ce. Jest trochę też takim analogowym, gra cały czas gramofonów. Richie najnowszy, sam przecież on uczestniczył w tworzeniu Alan Heath'a, tak? 92, miksera. No i tam było to bardzo, no, ale to było bardzo miłe. A na taką sytuacją też, która z jednej strony, będę do końca nie pamiętał, bo trochę też dostałem po dupie w tej sytuacji. Chcieliśmy zabukować, to była 10, albo Underwood, albo Rosin Murphy, bo na dwie nas nie było stać. Więc Leon wysłał oferty, czekaliśmy na odpowiedzi. Dzwoni o 10 chyba, czy coś takiego i mówi, że zabukował, nie pamiętam, czy Rosin, czy a tego. I to było z automatu, super radość, z automatu, że drugą gwiazdę zrzuca. Nie zdążył do niej napisać, dostaliśmy potwierdzenie drugiej. No i kwota naprawdę, że można kupić mieszkanie, no trzeba było wydać. No można, mogliśmy to zrzucić, ale jakby mówię, no nie, no trzeba na to zarobić, bo drugi raz tej sytuacji nie będzie. Tak? No wtedy też był taki duży powrót. A Underwood, a Rosin po 8 latach i widzieliśmy, że oferta jest ze wszystkich festiwali w Polsce.
Więc to też taki moment, z jednej strony wielka radość, a z drugiej, no skąd wziąć te setki tysięcy złotych na kolejną gwiazdę, bo ten budżet z gumy jednak nigdy nie jest. A czy dużo jest takich bookingów, które, na które decydujecie się nie ze swojej zajawki, spełnienia marzeń, co po prostu kalkulacji? Mało, bardzo mało. Tak mi się wydaje. Ale jak jeszcze mogę wrócić do poprzedniego, i to znowu coś niepopularnego powiem, to najbardziej zniesmaczony byłem i do dziś ich pewnie będę już zawsze. Jeden z moich też ulubionych artystów, no w tej chwili bardzo mało gra, siedzi z tego co wiem, czyli Martin Levy, Gesefelstein, który nam odwołał występ o godzinie 20:00, miał wieczorem grać z powodu tego, że Air France miał strajk, po pół godzinie był lot z Paryża do Warszawy, więc to nie jest jakiś transatlantyk, że nie wiem, musi mieć super... No, lot to też nie kukuruźnik, nie? Tylko normalny samolot i powiedział, że nie przyleci. Momentalnie pieniądze wróciły na konto. To chyba nie pamiętam, czy nawet od razu nie w sobotę, ale, no, ale takie trochę niemiłe, tak? Bo on lata tylko Air France'em i on żadnym innym samolotem nie przyleci. To taka, to chyba będę zawsze miał, bo artysta mega charakterystyczny, tak? Bardzo ciekawy. No ale taki numer też czasami niektórzy odwalają. Czy ta lista artystów, których nigdy już nie zabukujecie, jest długa? Ja nie mówię, że nie zabukuję, bo na to rozmawialiśmy na temat Gesefelsteina po chyba kilka, albo 18, albo 19 roku przekroczył nasze możliwości finansowe. To już były kolosalne pieniądze i powiem tak, wydaje mi się, że nie najmniejszy mamy backstage za główną sceną. Mieści się tam zawsze, nie wiem, te 5 czy 6 składów, które jest na głównej scenie, plus jeszcze jakieś tam biuro dodatkowe, jakieś miejsce dla fotografów, jeszcze coś. Takie dla naszej ekipy, która też musi mieć gdzieś tam składować sprzęt i tak dalej. Musielibyśmy postawić dla niego dwukrotnie większe. Tak, życzenia tego artysty, to jest ciekawy temat, ale na oddzielny wywiad, bo to są jakieś godziny rozmawiania, jakie czasami są dziwne wymagania artystów, od jakichś śmiesznych typu jajko z niespodzianką, ale właśnie z tą właściwą jedną niespodzianką, tak, ale skończywszy na jakichś takich bardzo dziwnych. Nawiązując do Łukasza pytania o te kalkulacje, muszę też zapytać o coś, co jest bardzo ładnym zjawiskiem, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę idyllą. Czy w 2022 roku twoim zdaniem muzyka wciąż nas ma szansę czymś zaskoczyć, zwłaszcza na festiwalu? Czy wciąż przyjeżdżamy na festiwale po to, żeby czegoś nowego doświadczyć? Czy raczej jest to przyzwyczajenie? Mówię o tym między innymi też powodu publiczności, która się odmładza bardzo mocno, dokonuje się pewna zmiana pokoleniowa i dla nich festiwale już nie są zupełnie tym samym, czym były na przykład dla naszego pokolenia, gdzie przyjeżdżaliśmy dla artystów. Dzisiaj dla nich jest to po prostu punkt w kalendarzu sezonu letniego i jadę na festiwal. Co tam będzie? To jest sprawa drugorzędna. Na pewno zastanawiamy się nad tym, czy ta publiczność, no są pewne takie opracowanie, że publiczność w ciągu 3-4 lat na każdym festiwalu prawie w dużym stopniu się wymienia. Co będzie w tym roku, jaka ta publiczność będzie. A nie chcemy gdzieś tam ciągle trąbić, że to jest jubileusz, 15 edycja, albo że nie wiem, może nie będzie przyszłego roku. Chociaż mamy jakiś tam pomysł na ogłoszenie czegoś takiego. Nie, mam pomysł na zmianę, to mogę powiedzieć, trochę zmianę lokalizacji i trochę zmianę, nie wiem, jak to powiedzieć, designu festiwalu. Tak, tak. Siedzę nad tym od wielu, wielu lat. Miał to już by się odbyć przed pandemią, ale ciągle jakoś to nie było. W tej chwili już jesteśmy dogadani ze strażakiem, bo w takim trochę dziwnym też trochę miejscu. Ale oczywiście zahaczymy też o plażę. To nie jest tak. Nie chcemy się wynieść z Płocka i dopóki ten Płock będzie nam dawał szansę, to w tym Płocku zostajemy. Ale wracając do waszego pytania, ja myślę, że w tym roku w ogóle trudno to będzie określić, bo wszyscy zastanawiamy się, jak będzie reagowała publiczność, no bo nie oszukujmy się, przez 2 czy prawie 3 lata byliśmy wszyscy zamknięci. I z jednej strony wszyscy mówią, że wszyscy widzimy, co się dzieje gdzieś na bulwarach, to trochę inna publiczność, ale w ogóle, że wszyscy chcą się spotykać, przytulić, spojrzeć sobie w oczy.
Ale z drugiej strony ta sytuacja z pieniędzmi to też, no, to możemy wracać, ale to tak jest, że po prostu no, nikt nie wie, każdy widzi, jak mu galopuje ten, kto ma kredyt hipoteczny i łapie się za głowę codziennie, a teraz wydać znowu bo bilet festiwalowy to tylko jakaś tam niewielka część przecież wydatków na festiwal. Natomiast tak, ta młoda publiczność chyba coraz mniej zwraca uwagę na muzykę, a coraz bardziej na te wszystkie otoczkę i tak dalej, jedzie na festiwal. No kiedyś chyba nie do pomyślenia było, że jakiś, nie wiem kto, jakiś influencer, no nikt nie było wtedy też, ale że on może namówić, bo on mówi, a tam będzie fajna biba i ludzie jadą. No, ludzie jechali, bo chcieli posłuchać tego jednego konkretnego artystę, bo często było tak, że to było, festiwale to była jedyna możliwość, żeby je zobaczyć, bo klubów nie było stać na ściąganie tych gwiazd. A w tej chwili chyba troszeczkę ta tendencja się odwraca i ja nad tym boleję, bo jestem chyba najstarszy w tej branży. Tak mi się wydaje. I czasami tego nie rozumiem. I nawet mówię, że już chyba czas się położyć do trumny któregoś. Ja tak powiedziałem podczas jakiejś imprezy w domu do znajomych, bo mówię tak. Nie gram w PlayStation, nie rozumiem tego młodego, takiego, brzydko może określę, ale sepleniącego polskiego hip-hopu. I całkowicie nie rozumiem idei kryptowalut. Więc jak już w ogóle tych trzech rzeczy nie rozumiem, to już w ogóle będę chyba odejść z tego świata, no po prostu. Z tymi kryptowalutami to dobra wiadomość dla mnie, bo ja mam wyrzuty sumienia, myślałem, że tylko ja, nie? Na PlayStation czasem gram, ale po tobie nie słychać tego, takiej frustracji tymi czasami. Wydaje mi się, że... Dlatego też to pytanie o zmieniający się skład, a mówisz, że się nie zmienia, to mnie właśnie ciekawiło, że jakby czasy idą do przodu, powinno się potencjalnie gdzieś tam wprowadzić młodych ludzi, którzy będą takimi radarami na to, co powinno być bukowane, powinno się dziać na festiwalu, a wy cały czas w tym samym składzie wydajecie się odpowiadać na zapotrzebowanie. Ostatnio spojrzałem w dowód mojego pracownika Maćka i okazało się, że może być bez żadnego problemu moim synem, tak? Więc może dlatego, że on jest taki młody. Ale on jednak cały czas w tym środowisku taką drugą młodość chyba w tej chwili przeżywa. Było kilka lat, że właściwie już trochę nie grał, albo mało grał. No w tej chwili chyba ma wszystkie weekendy, jeździ po wszystkich klubach, spotyka się z tymi młodymi ludźmi, rozmawia. No też mam otwarte tam jakoś oczy. No, jest ten problem. Większość festiwali, no widzę, no, powiem Boże, w formie krytyki, ale czy up to date, czy oczywiście nieporównywalnie wielkościowe festiwale, czy Up to Date, czy Snowfest, tam jest mocna scena hip-hopowa i ona chyba jest największą sceną w ogóle, a my jednak nie chcieliśmy tego też łączyć. To też jest związane z tym, że zaraz po Audio Rive w Płocku jest jeden z największych hip-hopowych festiwali i to taka trochę uczciwość, że tak powiem, no, zabijać drugie wydarzenie. Jak my zaczniemy się konkurować jeszcze między sobą i zaprosimy kilka jakichś dużych gwiazd, ona bo ich nie zaprosi, albo ludzie się, no to wiadomo, no, no nie ma na razie sensu. Uważamy, że możemy, natomiast mnie to też nakręca, że widzę, że trzeba gdzieś za tym gonić i że trzeba coś zmienić. I że jak nie zmienimy, to może być gorzej. Natomiast no, ten rok będzie całkowicie taki inny i nie da się go porównać do tych poprzednich. Po pierwsze, trzy lata tej, najpierw trochę pandemii, teraz wojna. Realia finansowe się całkowicie zmieniły. Jedni to rozumieją, drudzy tego nie rozumieją. Najprostszą metodą by było oddać wszystkim bilety i zacząć je od nowa sprzedawać, tak? Już nie po 200 parę złotych, tylko zacząć od 400. Tylko po pierwsze, czy te osoby przyjechały. Po drugie, czy to by było uczciwe w stosunku do tych osób? Moim zdaniem trochę nie, bo to z jednej strony trochę boli. W portfelu boli, ale z drugiej strony napawa taką jakąś radością i nadzieją na przyszłość, bo jednak ponad 10 tysięcy osób przez dwa lata zablokowało sobie pieniędzy, nie oddało, tak? Czyli nadal chcą tu przyjechać. I ja dostaję co miesiąc przecież raporty zwrotu i to jest kwestia kilkunastu biletów miesięcznie od roku już. Nikt już nie oddaje tych biletów, tylko wszyscy, czy będzie, i że wreszcie przyjedziemy i się spotkamy na tej płockiej rivierze. A jak to jest z tymi polskimi artystami na Audio River? Czy bardziej polscy artyści są potrzebni Audio River, czy Audio River jest potrzebny polskim artystom? Myślę, że to jest sytuacja zawsze powinna być win-win. I polscy artyści uważam, zresztą coraz częściej, że to chyba widać nawet w naszym później w Timetable, że już nie wstawiamy tego na początek, tylko czy Kaci, czy Karol, Dis,
przecież gra w jakimś Czagim. Jeszcze parę osób gra w super czasie gdzieś tam w środku, czy gra te nasze closingi, które jakby no, są jakieś tam znane i lubiane. Więc staramy się i polskich artystów traktować identycznie jak zagranicznych, żeby mieli te same warunki, żeby mieli tak samo hotel. Oczywiście no, to różnicowanie stawkami. Natomiast to mnie też zastanawia, ja do końca może nie jestem tutaj zorientowany, ale bardzo mnie zadziwia, że większość polskich artystów nadal nie ma menadżerów, ale ze świata elektroniki. No jak spojrzymy na hip-hop, spojrzymy na pop, to już są i duże agencje, i management, agent, dział pewnie PR-u, marketingu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, większość polskich DJ elektronicznych sami sobie, starym okrętem, często brak firm. Na koniec dopiero jest myślenie, tu może jakąś umowę stworzymy po festiwalu, może jakąś umowę o dzieło, a może nie, a może to dajcie nam dodatkowy hotel, już nie dawajcie garzy, ale że jak można powiedzieć barterowo, że chcemy zostać na dodatkowe 2 dni, no różne tego typu rzeczy. Większość artystów, ja to tak no, płacę za to i zobaczymy, może w tym roku się to zmieni. Wszyscy są już zabukowani, ale jakby jeszcze dokładnych, na jakich zasadach wiemy, jakie są garze, będziemy się rozliczać. Nie zawsze wszyscy dogadane, natomiast przed pandemią nadal tak było, że ta profesjonalizacja, nie chodzi mi o samą kwestię artystyczną, ale tą od strony choćby właśnie tej finansowej, takiej gospodarczej, to jakoś, ja nie wiem dlaczego, to taka specyfika. No szukamy tej odpowiedzi w tych monokastach cały czas i jeszcze nie mamy. Da Gima, i tu wydaje mi się, że jesteśmy najbliżej tego stwierdzenia, ta scena nadal jest po prostu za mała. Tyle po prostu użytkowników sceny w tych budżetach po prostu nie może na siebie zarobić. To nie są takie zasięgi jak w hip-hopie, czy nawet w tej muzyce alternatywnej, powiedzmy, odpowiedników artystów, którzy występują na Audio River na mainie, bo tam już jest zupełnie inaczej. Nie wiem, stawki, które cały czas się poruszają między 500, 1000 a 1500, no to tego procentu dla agenta nie ma za dużo. No ale jeżeli artysta gra już tam 8 razy w miesiącu, to myślę, że może założyć działalność gospodarczą. Ale potem nie gra 3 miesiące. Albo mieć przygotowane wzory umowy o dzieło czy zlecenie. Oczywiście to z drugą strony organizator też to może przygotować. Natomiast no, to myślę, że no, ta jest jak jest. Czy ubolewam nad tym? No, jakoś to strasznie nam nie przeszkadza. Natomiast jest to dziwne, bo choćby artyści berlińscy, że tamta scena jest ogromna i jest ogromna ilość tych artystów, takich, którzy grają za te kilkaset, 500 euro, czyli pewnie to co mówisz, u nas 1000 złotych czy półtora. I tamta profesjonalizacja wystawiania faktur, dokumentów płatniczych, różnego rodzaju w ten sposób jest o wiele posiadania agenta, czy jakiejś małej agencji, czy samemu sobie, jest chyba o wiele większa. Tutaj po prostu to tak na sam koniec, dobra, to załatwmy, no przecież no, skądś te pieniądze jakoś trzeba przelać, więc trzeba jakąś umowę podpisać. No, tak, ale to tak na ostatnią często jest chwilę i no, jak widać chyba wydawało, może zastanawiałem się, czy może ja jakiejś wiedzy nie mam, ale jak widać chyba nie byłem pierwszy, kto to mówi. Na sam koniec parę lżejszych pytań, ponieważ ta kwestia tutaj dotycząca stawek i stanu profesjonalizacji naszej sceny rzeczywiście jest cały czas nierozwiązana. I wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę nam zajmie to. Urodzinowe życzenie. Kogo chciałbyś zobaczyć na swoim festiwalu? Kogo jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć? Zawsze mówiłem, że chciałem zobaczyć w jednym roku, to był pamiętam gdzieś 17, czy kto, nie, wcześniej. Wtedy jak była 10. rocznica Audio River, brały 4 główne, największe takie rave'owe zespoły w Polsce w jednym roku. Faithless Life, Chemical Brothers, Prodigy i Underwood. Zawsze chciałbym oczywiście wszystkich. Drugim takim marzeniem, nawet kiedyś z Leonem na ten temat gadałem, pewnie w jakimś tam stanie uniesienia, żeśmy spróbowali ściągnąć Depeche Mode. No teraz to już się nie uda. Tak, oczywiście niebotyczna stawka, ale z drugiej strony, czy ona będzie ściągnęła nam na ten jeden dzień 30 dodatkowych tysięcy ludzi? Może to by się zbilansowało. Ale taki w ogóle, no Leon, ja go nazywam pan Ścianka, a zawsze mówi, dopóki nie jest podpisany jakieś tam umowy, pyta się, mamy jakiegoś nowego sponsora? Ja mówię, no mamy, takiego. Umowa podpisana,
Ja mówię, no nie, ale wszystko dogadane, ręka podana. Nie ma umowy, nie ma kontraktu. Koniec, ma ścianka. Więc jakoś tak nigdy nie poszliśmy w tą stronę, ale oczywiście to było jakieś tam wielkie marzenie, tak? Chemical Brothers też, no ale kilkukrotnie robiliśmy podchody i takiego festiwalu jak Audio River nie stać. Po prostu nas nie stać, musielibyśmy podnieść stawkę za bilet o kilkadziesiąt procent. Więc chciałbym, żeby ten festiwal jeszcze kilka lat, umowa jest podpisana na ten rok i na kolejne dwa. Chciałbym, żeby się rozwijał. Niekoniecznie, żeby był większy, ale żeby co roku wszyscy mówili, że zaskakujemy i że jest lepszy. Bo to, że czy będzie 30 czy 35, to nie. Taka gigantomania mnie już chyba... Kiedyś tak było, że chciałem. O, mieliśmy 16, też było 20, 25. W tej chwili już nie. Teraz bym chciał, żeby ktoś powiedział, że naprawdę... Tak jak zrobiliśmy Sunday te kilka lat temu i to było coś nowego. Później jak przyniosłem Sunday, nikt o tym nie wiedział. Przyniosłem Sunday na schody. Nawet nie wiedział Leon. Nikt, to czy jak mu go poinformowałem chyba na miesiąc czy półtora przed festiwalem, to był po prostu schody, nic tam nie wyjdzie. Jak to będzie tańczył na schodach? To ja zastanawiam się, co jakbyśmy teraz zabrali Sunday ze schodów, to ludzie by nas chyba nie wiem, co zrobili z nami, tak? No są takie. I chciałbym, żeby co rok do roku, żeby nikt nam nie powiedział, że osiedliśmy na laurach i że już nie chcemy się rozwijać i że... Bo to chyba było najgorsze dla promotora, bo ktoś mi powiedział teraz, po tylu latach, ktoś mi powiedział, o dobra, teraz tylko już tutaj chcę wielką łychą gdzieś tam w kieszenie, bo tutaj, nie wiem, dom na Malediwach albo coś. No to z chęcią kupię, ale też, żeby nie ucierpiała przy tym, czy ta, czy inna moja działalność. Chyba tego domu na Malediwach ci życzymy. W Portugalii. Okej. W Portugalii, tak. Dobrze. To jeszcze na sam koniec, już ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do takiej części bardziej rozrywkowej. Czy to prawda, że Peggy Gou miała przylecieć samolotem i zagrać za The Blessed Madonna? Wtedy jeszcze Black Madonna chyba. Tak. Trochę inaczej. Ja to postrzegam tak, że ona podobno się rozchorowała, ale miała dobry weekend. Widzieliśmy, jakie miała dobre imprezy. The Blessed Madonna. Tak, tak. Mm. Odwołała nam to chyba był wtorek czy środa i... Ja byłem oczywiście już od dwóch tygodni czy trzech na produkcji na plaży. Dowiedziałem się, dostałem szału. Nawet użyłem jakiegoś takiego brzydkiego słowa i wrzuciłem u siebie na wallu. Później to skazało. No, osoby z organizacji wiedziały, o kogo chodzi. No, po prostu dostałem szału, bo ewidentnie, moim zdaniem, po komunikacie z agencji było widać, że po prostu za dobre były dwie imprezy czy trzy w poprzedni weekend i jej się nie chce. Trochę brak szacunku. Może tak nie było, ale i padł taki pomysł, żeby Peggy Gou, która no wtedy była na absolutnym topie. W tej chwili wydaje mi się, że troszeczkę przycichło, już ten jej taki, no to był chyba numer jeden wśród kobiet. I myślę, że dosyć pasujący do muzyki, którą chcemy grać na Audio River. No ale po pierwsze koszty, po drugie tam był jakiś straszny problem z... Koszty jak koszty, stwierdziłem, że trudno. Festiwal był dobrze sprzedany, więc... I pamiętam, że nie było żadnego private jeta, jak się nie mylę. Tak mi się wydaje. Że nie było żadnego private jeta, którego tam te kilkanaście tysięcy euro byłem w stanie znowu tam jakoś to przeboleć, ale no taki myślę, że godziwa zamiana, tak, i zastępstwo. W tym roku ja to tak zauważam, artysta, który nie kosztuje, nie jest najtańszym, ale nie kosztuje ogromnych pieniędzy. Who made who? No wśród fanów zrobił absolutny szał po prostu. Ludzie byli zachwyceni, nie? Ale to jest chyba taki właśnie rodzaj, ja też tak uważam, to jest rodzaj muzyki, który pasuje do audio, taki euforyczny, trzech freaków, którzy po prostu na tej scenie potrafią, tak naprawdę nie wiemy, czego się po nich spodziewać. A teraz jeszcze, prawda, rampa i płyta, więc tutaj to wszystko się fajnie spina. Życzymy zatem świetnego występu Who Made Who, świetnej edycji festiwalu, domu w Portugalii i tego private jetu. No ten private jet to dla kogoś, ja wolę zwykle. Nawet jeżeli będzie trzeba zrobić cztery, a nie dwie audycje, edycje, to tak jest. Cierpliwość. Tak jest. Piotrze, na sam koniec dwie części rozrywkowe, krótka zabawa, przypomnę zasady. Pierwsza z nich to pomidor. Powiemy 10 zdań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie, raz możesz użyć pomidora. O Boże. Łukaszu, czyń honory. Traktuję Audio River jak swoje dziecko. Kocham je, choć miłość ta przyprawia mnie o wiele stresu i siwych włosów. Tak. Jednak nikt nie zatroszy się o nie lepiej niż ja. Pomidor.
Podobnie jak Leon, uważam, że stawka 500 euro dla polskiego DJ-a lub DJ-ki nie powinna być tematem do dyskusji. Powinna być standardem. Chciałbym. Dobry występ na Audioriver Festival może być trampoliną dla rozwoju kariery. Tak. A zły może ją pogrzebać. Nie. Niezmiennie Audioriver jest wzorem dla innych młodszych festiwali z muzyką elektroniczną w Polsce. Tak. Ale nie ukrywam, że konkurencja depcze nam po piętach. Tak. Wiele bookingów Audioriver to spełnienie naszych osobistych marzeń. Tak. Na line-up Audioriver wpływa również zapotrzebowanie rynku i aktualne mody. Nie. Niektóre z nich powodują u mnie zgrzytanie zębów. Tak. Poradziłeś sobie bardzo dobrze, pomimo że dosyć szybko ten pomidor został wykorzystany. Dobrze. Druga z naszych zabaw. Ping-pong, wypowiemy tutaj jakieś sformułowanie, może być to nazwa, na przykład, a ty dopowiesz do tego trzy według ciebie najbardziej pasujące skojarzenia. Karl Cox. Legenda. Sunrise. Niezrozumienie. O, to jest ciekawe. Dodajmy, że pan tutaj nieprzypadkowo, gdyż chyba ma urodziny w terminie. W zależności, jak się ułoży weekend, tak. I przez lata dostawaliśmy taką odpowiedź. Przed pandemią, nie, w tym roku pandemicznym, 20, został zabukowany na Sares. I do nas część naszej publiczności właśnie, nie rozumiejąc, cały czas mówiła, a zawsze mówiliście, że ma urodziny. To był akurat inny weekend. Płock. Plaża, Sunday, zakonnica. No to pociągnijmy jedno z tych spostrzeżeń, Sunday. Sunday, takie trochę spełnienie. Ja jestem chyba już stary, zawsze chciałem, wolę imprezy dzienne. Muzyka w szczególności schody, to jest muzyka, której ja słucham. W tym roku chciałem inny skład na Sunday. Chciałem inny. Nie powiem kogo, bo cały czas pracuję, żeby jakoś gdzieś go tutaj do Warszawy czy coś tych artystów zaprosić. Nie udało się z jakiegoś tam powodu. Natomiast no, to jest ta moja ulubiona. To też z racji tego, że to jest ten ostatni dzień, kiedy już mogę troszeczkę wyluzować, odpukać, żeby mnie zapeszył. A nie, to tego już nie powiem. To może kiedyś jeszcze mnie zaprosicie, to powiem o co chodzi, bo to jest naprawdę szczęśliwy dzień. Do tej pory. Dobrze. Techno w tempie 140 BPM plus. Angelo Mike, Carla Rocca i Siasia. Pytania o nocleg w Płocku. Dzwonić. Piotr Orlicz, Rabiega, był naszym gościem. Piotrze, dziękujemy ci ogromnie za tę wizytę i za te wszystkie lata Audioriver Festiwalu w Płocku. Życzymy kolejnych. Dzięki. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Łukasz Kowalka, Hubert Grupa. Był to kolejny odcinek serii wideo podcastów Munokas. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Idę w Tango. I uwaga, mamy dla was konkurs. Do wygrania będą dwa karnety na Audioriver Festival 2022. Szczegóły dowiecie się na profilu Idę w Tango na Instagramie. Do usłyszenia, do zobaczenia.